Studio Dziki Zachód Dzień dobry Dzień dobry, na pewno niecierpliwił się nasz kowboj W swoim studio jeszcze w Warszawie, prawda? Tak, jeszcze w Warszawie, w przyszłym tygodniu jeszcze może też w Warszawie, a potem już wreszcie usłyszysz szum Arizony. Teraz jest dźwięk czysty ze studia radiowego, wygłuszone wszystko, gąbki dookoła mnie i okna nie mam. Akurat tutaj u mnie w Kajucie takie studio, że okna nie mam. A w Arizonie będę mógł spojrzeć na szerszy horyzont spraw. I planety. I teraz spo, spójrzmy na ten szerszy horyzont spraw i planety Amazonia. Na pierwszych stronach gazet synod. przed chwilą o tym rozmawialiśmy z, z księdzem profesorem Pawłem Rytelem Adrianikiem, a ty znasz Amazonię, pewno spotkałeś tam zarówno tubylca, jak i misjonarza. Tak, spotykam ich wielokrotnie i w każdej z moich książek jest słówko o jakimś misjonarzu, bo na polskich misjonarzy nie sposób się nie natknąć, będąc w Ameryce Południowej czy w Amazonii, również, i z przerażeniem słucham doniesień oraz takiego lekkiego tonu, jaki prezentował ksiądz profesor przed chwilą, gdyż zdarzyły się rzeczy radykalne na tym synodzie. Kiedy to papież kościoła katolickiego modlił się do bożków indiańskich wstawionych do kościoła, no to Pan Bóg Sodomę i Gomorę powinien zastosować w takim momencie. Rzucanie rozgrzanymi kamieniami albo inne oburzenie, tak jak spalenie katedry Notre Dame się odbyło. Nie modlicie się, to wam zabieram co wam dałem. To, że głowa Kościoła katolickiego modli się do bożków między innymi do paciamamy. Paciamama dla misjonarza jest może i dobrym punktem wyjścia, bo jest wiarą w coś, co jest większe od nas i w coś, co porusza całą tą planetą. Ale paciamama to jest to samo, co Gaja, Matka Ziemia, to jest taki żeński twór. I zrobiony z materii, a nie z ducha. Taka trochę większa materia, coś jak grawitacja, prawo fizyki. I w związku z tym, że mama jest potężniejsza od nas, to modlimy się do niej. I cała masa demonów była ustawiona też dookoła, przeróżnych indiańskich demonów. Nie wiem, czy papież, mówiąc prostym językiem, głupi i naiwny, czy bardzo niedobry, zły człowiek. Bo głupi i naiwny jeszcze mógłby na coś takiego pójść, ale cóż robił w seminarium w Argentynie? Argentyna nie jest końcem świata, to nie jest Boliwia, to nie jest zapyziały kraj, w którym co brakuje profesora i niedouczony wychodzi ksiądz, a po nim biskup. Co papież nie rozumiał, że modli się do demonów, i przepraszał za to, że potem ktoś ich wyniósł tutaj z kościoła, powinni zostać i tak dalej. To były sceny przerażające. To, co ksiądz profesor przed chwilą mówił, że. A synod, no, no, to nic wielkiego, to są tylko sugestie dla papieża. A gdzie były na tym synodzie sugestie papieża wobec jego biskupów, odstępców od wiary? Synod. Może sobie działać przecież w dwie strony papież nie przyjeżdża tam jak laufer, który ma wysłuchać. Papież przyjeżdża na synod. Synod mógłby się bez papieża odbyć, spodziewam się, ale papież przyjeżdża przecież nie tylko jako gość, rezydent, który posiedzi, posłucha, pojedzie do domu, potem zrobi z tego adhortację. Papież przyjeżdża jako głowa Kościoła katolickiego, który wydaje rozkazy. Kiedy Jan Paweł II do Nicaraguj pojechał, to ich tam pouczał, jest scena. Wzruszająca i bardzo mocna, jednocześnie, gdy wita się z księdzem odstępcą od wiary. Chrystus z karabinem. Była taka akcja w Ameryce Środkowej, gdzie księża chwytali za broń w obronie tych biednych ludzi. I papież Jan Paweł II groził palcem temu księdzu. Ekskomunikami obkładał takich gości, którzy brali karabin i mordowali, zamiast sprawować ofiarę Chrystusa na ołtarzu. Więc papież mógł. Pouczać ten obecny. Mógł od razu postawić tamę pewnym koncepcjom i mógł powiedzieć, że odpowiedzią na brak kapłanów nie jest rozwalanie kościoła, tylko misję. Wysyłanie porządnych księży tam, gdzie brakuje kapłanów. To jest odpowiedź, a nie wyświęcanie przypadkowych gości, którzy diakonami zostali, bo ksiądz musi zostawić komunikanty i za dwa miesiące wrócić. Rzeczywisty problem Amazonii, że ksiądz się pojawia raz na jakiś czas, raz na kilka tygodni, raz na kilka miesięcy, raz na pół roku, bo ma potężną parafię większą od Polski i opływają łódką. To jest problem i wtedy ksiądz zostawia komunikanty w kaplicy i zostawia swojego zastępcę, ale nie do odprawiania mszy, tylko do wydawania komunii świętej. W radykalnie trudnej sytuacji. Odpowiedzią na brak kapłanów nie jest produkowanie kapłanów z byle czego, tylko misje, gdzie wyświęcony i porządnie wykształcony ksiądz jedzie do Amazonii. A nie bierzemy kogoś, kto przed sekundą wierzył w paćamamy, a teraz to zostawiam Ci tutaj kaplicę gospodarzy przez pół roku. Wyświęcony. No to takie moje pierwsze uwagi i yy, mam nadzieję, że adhortacji nie będzie. Bo jeżeli z tego miałby zrobić adhortację akurat ten papież, to się spodziewam, że dobra ona nie będzie, tylko będzie niedobra. To lepiej, żeby jej wcale nie było. Ty Patrząc o... po poprzednich adhortacjach, to będzie yy, no, niedobre dla kościoła. Mówisz o Ojcu świętym, następcy świętego Piotra na ziemi. Da, zastępcy Jezusa Chrystusa, ale to jeszcze nie jest gwarancja, że to jest dobry człowiek. Byli papieże, którzy mordowali mężów swoich kochanek, żeby im nie przeszkadzali kochać się z kochanką, więc złych papieży mieliśmy w przeszłości. Kościół od tego nie upadnie, ale też się nie poprawia w momencie, kiedy papież jest zły, kiedy nie dorasta do swojej funkcji, bo jest na przykład zbyt cichy wobec. O prawcy, jakim jest Hitler, albo jest, stara się być zbyt dyplomatyczny, albo jest w ogóle po prostu złym człowiekiem. Mieliśmy i kilku papieży naraz, i nie wiadomo było, który prawdziwy. Więc to, to że to jest następca Chrystusa, nie jest gwarancją, że to jest człowiek mądry, roztropny i dobry. Hmm, chociaż taka jest nasza wiara, że w wyborze papieża uczestniczy Duch Święty. Tak, ale być może wybrał takiego, aby oczyścić Kościół poprzez jakiś radykalny upadek, żeby oczyścić ze zła które narastało. Pierwsze wydawanie komunii na łapę było w Niemczech i zanim wszedł przepis o tym, że wolno wydawać komunię do łapy, to już ją wydawali do łapy w Niemczech i Kościół się drapał w głowę, papież tamtego czasu pewnie też się drapał w głowę, co z tym fantem zrobić. Czy doprowadzić do schizmy, do buntu jakiegoś w Niemczech, czy zostawić ten ważny kraj poprzez zaakceptowanie tego, co już się stało oglądam oczywiście boso przez świat, ale nie pamiętam, czy któryś z odcinków był poświęcony Argentynie i temu, co tam się dzieje. Nie, Ar z Argentyny zrobiłem kawałek odcinka o Dzierba Mateł, od ona nam się kojarzy głównie z Argentyną, tam jest ogromna produkcja, w Brazylii pewnie większa, ale do Europy trafia głównie argentyńska dzierba i tam zrobiłem kawałek jednego odcinka, potem już resztę robiłem w Paragwaju. Argentyna nie jest ciekawym krajem dla bosa, dlatego że to jest kraj bardzo europejski, czyli nie mój klimat. Ja wybieram kraje indiańskie, latynoskie, natomiast Argentyna mocno ucywilizowany kraj, trochę nie dla mnie. Może jakbym dobrze podrapał, tam poszperał tam gałcios jakiś znalazł, ale odcinki. Oko w bojach zrobiłem dobre z Wenezueli, z Teksasu, w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym tak mnie nie ciągnęło do Argentyny robić boso. To jeszcze opowiedz o tej, o tej Amazonii: jak daleko tam się chrystianizacja ludów amazońskich posunęła. Ona nie ma też potrzeby galopować. Ten syno tak jakby sugeruje, że o, jakieś tam miliony ludzi zostawione same sobie. Po pierwsze, Indianie nie chcą ingerencji białego luda z jego kulturą. Tak się trochę opierają. Po drugie, zanim przyjdzie chrześcijaństwo, to sam Pan Bóg sobie radzi z tym. Jak ktoś nie usłyszał jeszcze Ewangelii, to. Pan Bóg to rozumie i pozwala żyć trochę po swojemu. Jak popatrzymy na Stary Testament, to i po wiele żon mieli, zanim doszli do tego, że lepiej byłoby, żeby była jedna i że to jest wtedy bardziej po, po Bożemu. Przeróżne rzeczy się dzieją, zanim przyjdzie chrzest na ciebie. I w gringo wśród dzikich plemion napisałem jednego kapłana, który 30 lat przeżył na misjach bez chrztu bo oni jeszcze nie gotowi, on tam był z nimi, próbował się inkulturować do takiego stopnia, do jakiego jeszcze nie tracił własnej wiary czyli chodził boso, tam się przebierał w ich kostiumy albo chodził na golasa z nimi był z nimi i oni zawsze mu odpowiadali, że na chrzest jeszcze nie gotowi, jaka to jest ciężka praca 30 lat bez jednego chrztu mój brat, który e, był na misjach w Paragwaju on zreiterował z tych misji właśnie z tego powodu, mówi, ja przyjechałem chrzcić a ja tu przez 2 czy 3 lata rozkładam kable elektryczne po domach bo mojemu zgromadzeniu wydaje się, że najpierw człowiek i elektryfikacja, a religią zajmiemy się dopiero później. Tutaj mój brat się z tym radykalnie nie zgadzał, nie mógł tego wytrzymać i wrócił. Mówi: Elektrykiem to niech będzie elektryk, a kapłan ma być kapłanem. Oczywiście może po robocie kapłańskiej przyjść i pomóc komuś kłaść kable, ale po robocie kapłańskiej, a nie zamiast. W Amazonii w związku z tym oni tam żyją daleko, są rozproszeni, żyją po swojemu, misjonarzy jest mało, bo powołania spadają. Wbrew temu, co słyszeliśmy od księdza profesora, również w Polsce spadają powołania. To, że na pięciu kapłanów, jakąś taką, jakieś takie dane ksiądz profesor podawał, tylko mi umknęły, że na pięciu kapłanów w Europie co czterech jest z Polski, czy tam. Jak coś takiego mówił, że radykalna większość pochodzi z Polski. Co z tego, gdy ta większość maleje? Seminarium w Pelplinie, jak był dzień, kiedy oni wychodzili, to, jakże oni się nazywają? Seminarzyści, no tylko jest specjalne słowo, jeżeli to jest seminarium duchowne. Kiedy wychodzili raz w tygodniu na ulicę, to się w mieście czarno robiło. Klerycy. Same no. sutanny. Klerycy, o właśnie. A dzisiaj tam jest ich dwunastu, i proszę przejechać się po seminariach, nawet w zagłębiach takich, gdzie tradycyjnie jest więcej powołań, jest ich mniej. I to do tego stopnia, że te budynki się zrobiły za wielkie i seminaria trzeba łączyć, bo szkoda sześciu profesorów dla dwunastu kleryków. W związku z tym trzeba tych profesorów zgromadzić w jednym miejscu i dowozić do nich kleryków. Takie rzeczy się dzieją również w Polsce. To jest kryzys powołań nie ma skąd wysyłać misjonarzy z Europy i w związku z tym też sztuczki Simonodu amazońskiego to wyprodukujmy sobie jakichś własnych. W Boliwii kiedyś było. Trzech biskupów, wszyscy, wszyscy polscy, bo nie było żadnego miejscowego, który by dorastał do tej funkcji. Ona czegoś wymaga. No, wymaga wykształcenia, wymaga pewnego kręgosłupa z domu. W Boliwii tego nie było. Dziewiczy kraj i tam było trzech biskupów z Polski. I nuncjusz apostolski był, papieski nuncjusz. Był też Polak. Taka była sytuacja w Boliwii i tamten kraj do tej pory nie jest gotowy na święcenie własnych kapłanów, bo kiedy w takiej kulturze wyświęcisz lokalnego kapłana i nawet przejdzie dobre seminarium, to ponieważ wyrósł w pewnej kulturze i ona napiera na niego, cała parafia to robi, są pewne oczekiwania wobec osoby, która objęła funkcję. W tym przypadku funkcję proboszcza. Oczekiwania są takie, że sprowadzi do parafii wszystkich swoich. Mamusie, wujków, krewnych i da im robotę, a przynajmniej michę. I parafie od tego bankrutują, bo ksiądz, natychmiast jak zostanie proboszczem, ma obowiązek społeczny sprowadzić wszystkich swoich. To, co u nas nazywamy nepotyzmem, tam jest normą społeczną i w dodatku pozytywną. Tego odczekujemy od każdego naszego wodza, że zaopiekuje się wszystkimi swoimi krewnymi, bliższymi i dalszymi. I rozwalają się parafie, natychmiast jak się wyświęci lokalnego księdza, bo on właśnie coś takiego robi. Nagle parafia forsy nie ma, bo on ma 200 osób na głowie. Cała wioska przyszła żyć. Stacy. W czasie tego synodu rozmawiano też o biskupi. Czy ojcowie synodalnie rozmawiali też na temat ekologii, na temat e, puszczy amazońskiej? My żeśmy rozmawiali wtedy, kiedy były pożary. Opowiadałeś o tak. tym, ile jest fałszywych informacji dotyczących pożarów w Amazonii. Te pożary w ogóle się zakończyły, czy trwają? Co tam się dzieje? Amazonia to jest taki obszar, który może na swoich skrajach mieć różne pory roku. I przez cały rok możemy obserwować w różnych miejscach pożary, bo jak od strony e, paragwajskiej Brazylia jest sucha, no to wtedy się wypala pola i może się kawałek lasu zająć. A jak żyjemy na skraju puszczy i ten las składa się z brzydkich badyli, to roztropnie jest go wykarczować. To nie jest dziewicza puszcza z tymi pięknymi drzewami grubości 40 mężczyzn ustawionych ciasno, tylko to są krzaczory. I teraz takie krzaczory z ekonomicznego punktu widzenia, z punktu widzenia człowieka, który tam mieszka. Lepiej. Wykarczować, co z satelity brzydko wygląda, bo było gęsto i zielono, teraz się zrobiło puste pole. Lepiej je wykarczować na skraju puszczy. Tam nie będzie żadnego pożytku z tego, żadnego drewna. Zwierzęta się wycofały, poszły gdzie indziej, bo człowiek zamieszkał na skraju puszczy. I po wykarczowaniu robi się tam pola. Na których żyją ludzie i mają co jeść przez 10 lat, a gdy pola wyjałowieją, to wtedy zakłada się pastwiska, na których przez kolejne 10 lat mieszkają krowy i ludzie znowu mają co jeść, mają co ze sobą zrobić na skraju puszczy. No a potem już to jest na tyle jałowe, że i łąka nie urośnie, to się ją porzuca i wracają haszcze. I za 50 lat tam będzie znowu taka sama puszcza z Badyli, jaka była na początku. Nie będzie tych wielkich drzew, ale nie było ich wcześniej, kiedy karczowaliśmy. Wróci takie tam badziewie i badyle. Nawet może szybciej niż za 50 lat, ale żeby to wyglądało z satelity tak samo gęsto jak kiedyś, to pewnie 50 upłynąć musi. I, Dżungla odrasta dziadostwem takim chwastem drzewami po 20 metrów w górę, to ona odrasta w ciągu 10 lat. 9.33 Słuchamy jakieś piosenki? A proszę uprzejmie, z zeszłego tygodnia mi został e, zestaw, który pasuje do tego tygodnia, bo śmieję zagadał z zeszłego tygodnia, poszła tylko jedna piosenka. E, I jakże bardzo pasuje ta druga z zeszłego tygodnia, w której dziewczyny śpiewają Józef, Józef, Józef się nie mógł zdecydować. I mam wszystkie piosenki, mam takie apelujące o litość, weź ty się, zlituj, zmiłuj się nade mną i tak dalej, a w kontekście tego synodu to już w ogóle do świętego Józefa niech ta piosenka idzie.